Państwa serdecznie na kolejnym webinarze z cyklu dotyczącym certyfikatu Zielony Dom. Dzisiaj będziemy rozmawiać o elektromobilności. Naszymi dzisiejszymi ekspertkami jest Mariola Pasierowska z E.ON Polska oraz Dorota Bartosz, odpowiedzialna za certyfikat Zielony Dom z ramienia PLGBC. Dzisiaj mamy dużo do pokazania, dużo do powiedzenia, także myślę, że nie będziemy już przedłużać. Ja oczywiście zachęcam Państwa do aktywności podczas dzisiejszego spotkania. Można zadawać pytania naszym dzisiejszym ekspertkom na czacie, do czego raz jeszcze zachęcam. Później zostaną one przekazane w części pytań i odpowiedzi. Także Dorota, jakbyś mogła nam przybliżyć zagadnienia elektromobilności, które są punktowane w certyfikacie Zielony Dom. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnej odsłonie cyklu webinarów Certyfikat Zielony Dom, wytyczne projektowanie i realizacja, w której może część z Państwa wie, poznajecie Państwo właśnie te wytyczne projektowania i realizacji poszczególnych elementów, które są oceniane właśnie w certyfikacie. Pozwolę sobie dla przypomnienia albo dla zapoznania się, jeśli Państwo są pierwszy raz na naszym spotkaniu, zarys wytyczne dotyczące samego certyfikatu Zielony Dom, który to certyfikat opracowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, wprowadzony około 2 lat temu, może niecałe, dość trudnym okresie, jak wszyscy wiemy, i pandemii, i obecnej sytuacji, gdzie rynek mieszkaniowy obserwuje pewien zastój. Natomiast sam certyfikat jest certyfikatem wielokryterialnym, czyli jak sama nazwa mówi, obejmuje nieco więcej, a wręcz dużo więcej elementów oprócz tak zwanej efektywności energetycznej, która jest regulowana naszym prawem w postaci świadectw charakterystyki energetycznej. Obszary certyfikacji, które wchodzą w skład oceny, to tak jak Państwu się w tej chwili wyświetlają, jest to zarządzanie inwestycją budowlaną, te procenty wyświetlone na tym torciku to jest przypisany udział procentowy w ocenie całościowej inwestycji mieszkaniowej, bo podkreślam, że certyfikat Zielony Dom dotyczy tylko inwestycji mieszkaniowych. Kolejne to jest miejsce i lokalizacja, materiały i zasoby, zdrowie i komfort użytkownika, gospodarowanie wodą i optymalizacja zużycia energii. I dla Państwa, którzy może mają do czynienia z innymi systemami certyfikacyjnymi, na pewno nasuwa się wniosek, że są to wszystkie podobne albo tożsame obszary, bo też budownictwo zrównoważone ma swoją definicję i te kryteria, które są rozłożone w tych obszarach, właśnie odzwierciedlają ten poziom zrównoważoności, a może elementy, które wpisują się w zrównoważone budownictwo. Sam certyfikat, może najpierw o tym, obejmuje w sumie 190 punktów do zdobycia, czyli pozwala na uzyskanie 190 punktów w budynkach wielorodzinnych i 150 w jednorodzinnych. Dodatkowo mamy punkty premium, które są przyznawane w pewnym sensie arbitralnie przez PLGBC na podstawie uznania działań, które nie wpisują się, nie są ujęte w certyfikacie, ale wpisują się bądź też wyprzedzają certyfikat w ramach stosowanych rozwiązań. Mamy 4 poziomy. Najniższy poziom, od którego zaczyna się ocena, można uzyskać certyfikat Zielony Dom, to jest 35% punktów przy zdobyciu tego poziomu punktów. Natomiast najwyższy poziom to jest powyżej 80% zgromadzonych punktów. Jeśli chodzi o taki zarys, co w poszczególnych obszarach oceniamy, w tej chwili będą Państwu się wyświetlać poszczególne kryteria, natomiast proszę pamiętać, że w tych kryteriach przykładowo nazwanych ZAR 1, ZAR 2, ZAR 3, często zdarzają się kolejne podkryteria, które wariantują przyjęte rozwiązania.
Jak Państwo widzicie, w zarządzaniu inwestycją bardzo ważna jest techniczna ocena budynku, na którą składa się przeprowadzanie testów szczelności powietrznej czy badanie termowizyjne, ale mamy też gospodarowanie odpadami budowlanymi, ale istotny element monitorowania użytkowania budynku po jego oddawaniu, oddaniu do użytkowania, czyli taka opieka budynkowa przez inwestora. Skrótowo, miejsce i lokalizacja i w ramach w zasadzie tego obszaru dzisiaj będziemy mówić na temat transportu alternatywnego, czyli dostęp do dogodnień, przepraszam, miej 5. Mamy także obszar związany z materiałami i zasobami, w których nagradzane w postaci punktów jest zastosowanie materiałów naturalnych, odzysk, recykling materiałów budowlanych, wykonanie analiz LCA oraz materiały o niskiej zawartości lotnych związków organicznych. Dość duży obszar punktowo, czyli zdrowie i komfort użytkownika, w której oceniamy zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza wentylacyjnego poprzez ocenę tych systemów, które zostały zainstalowane. Oceniamy komfort akustyczny, dostęp do światła dziennego, ale także rozwiązania prospołeczne, które znajdują się na terenie inwestycji. W ramach obszaru gospodarowanie wodą tutaj w zasadzie można podzielić na takie dwa główne nurty, to jest zagospodarowanie wody deszczowej, czy też w postaci mikroretencji, czy do takiej instalacji dualnej na potrzeby gospodarcze wykorzystanie tej wody deszczowej, lub mocno zaawansowany technologicznie system odzyskiwania wody szarej. Najbardziej istotny pod względem punktacji obszar, czyli efektywność energetyczna budynku. Dzisiaj chyba już wszyscy wiemy bardzo mocno, o czym mówimy. To jest ocena, jak mocno budynek wpisuje się w energooszczędność, czyli zastosowanie odnawialnych źródeł energii, ale także sposoby regulacji, systemu wentylacji, rodzaju oświetlenia, naturalnych zacienień, czyli takiej aranżacji geometryczno-architektonicznej budynku, aby latem pozwoliła na zmniejszenie potrzeb na chłód, zapotrzebowania na chłód. Oczywiście w największej ocenie, w najwyższej ocenie to jest budynek, standard budynku pasywnego bądź budynek zeroenergetyczny. I tak w ekspresowym skrócie kształtują się nasze kryteria w ramach certyfikatu Zielony Dom. Natomiast to, na co dzisiaj Państwa zaprosiliśmy i na temat, który będzie mówił nasz ekspert, to jest elektromobilność. Elektromobilność w certyfikacie... Przełączyło się coś? Chyba tak. Łazienki, którą... Bo ja jeszcze mam jeden, mogę jeszcze udostępnić. Który nie jest izolowany, a z tym bardziej, że nie jest. Proszę. Tak? Dobrze. Bo przełączyło się, nie wiem, slajdami. Elektromobilność w jaki sposób jest uwzględniana w certyfikacie Zielony Dom? Jeśli chodzi o budynki wielorodzinne, w zależności od zaawansowania tych rozwiązań, czyli czy jest tylko zapewnienie przepustowości, czy jest odpowiedniej mocy przyłączeniowej i niezbędnej infrastruktury dla dedykowanych miejsc w budynku, czyli takich, które po prostu klient zwraca się z takim zapotrzebowaniem, lub też co najmniej 4 miejsca postojowe w budynku, to jest tam najwyższa ocena. W przypadku budynków jednorodzinnych jest to zapewnienie przepustowości, stworzenie możliwości posiadaczowi miejsca na zewnątrz lub zewnątrz właśnie indywidualnego doprowadzenia infrastruktury do ładowania. Czyli w zależności od typu budynku mamy do zdobycia albo 4 punkty, 4 kryteria, albo 2. I w zasadzie ta elektromobilność tylko w tych dwóch miejscach jest oceniana. Ja bym chciała teraz jak najszybciej oddać głos naszemu ekspertowi, więc Państwu z mojej strony dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli są Państwo w ogóle zainteresowani albo pierwszy raz słyszą Państwo o certyfikacie Zielony Dom, to zapraszam na stronę zielonydom.plgbc.org.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie szczegóły, a jeśli będzie ich za mało, to bardzo proszę o kontakt.
Dziękuję bardzo i oddaję dziewczynom głos. Dziękuję bardzo, Dorota. Także wiemy już, co będzie punktowane. A teraz, Mariola, chciałabym Cię prosić, żebyś nam powiedziała, co zrobić, aby ta punktacja była jak najwyższa i jakie są wyzwania i założenia dla elektromobilności. Oddaję Ci głos. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Magda, dziękuję Dorota. Nazywam się Mariola Pasierowska, od 4 lat jestem fascynatem elektromobilności. W związku z powyższym mam nadzieję, że z miłą chęcią spędzimy czas wspólnie, a ja Państwu rozwiążę pewne pytania, oddam odpowiedź na pewne pytania i na pewno zachęcę do inwestowania w elektromobilność na swoich wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Szanowni Państwo, jestem przedstawicielem grupy energetycznej E.ON. Troszeczkę opowiem o nas. Jesteśmy obecni na rynku blisko 20 lat. Związani z nami są klienci na rynku polskim, ponad 1 milion klientów. Mamy 1 milion 310 kilometrów sieci, ponad 53 tysiące milionów klientów. Ale przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli rynku elektromobilności. Co to jest rynek elektromobilności i co się zmieniło przez te 4 lata? Szanowni Państwo, w 2017 roku zaledwie 12% Polaków rozważało zakup samochodu elektrycznego. Wówczas i ceny paliwa były w bardzo przystępnej cenie. Z roku na rok ta tendencja wzrastała. W 2021 roku, w okresie też pandemicznym, już 32% klientów chciało zakupić samochód elektryczny. To jest ważna rzecz ze względu na to, że szacujemy, że w 2025 roku co siódmy samochód może być sprzedawany w Polsce z napędem elektrycznym, w pełni elektrycznym. Jak badania wskazują, 63% respondentów zadeklarowało, że w ciągu 3 kolejnych lat, czyli do 2024 roku, prawdopodobnie zdecyduje się na zakup samochodów elektrycznych. Jest to związane również ze strefami czystego transportu, ograniczeniami wjazdu do centrum miast. Pierwsza strefa powstanie w przyszłym roku, w lutym, w Krakowie, gdzie wjazd do centrum, ścisłego centrum, będzie tylko i wyłącznie dla samochodów elektrycznych. A teraz porozmawiajmy o tym, co się dzieje w ogóle na świecie. Ponad 10 milionów samochodów jest z napędem elektrycznym na całym świecie. W naszym przypadku, zgodnie z informacjami pozyskanymi przez z licznika elektromobilności PSPA, 50 tysięcy w samej Polsce. To dość dużo. Jeżeli chodzi o liczbę ogólnodostępnych punktów do ładowania samochodów elektrycznych, na świecie jest ich ponad 1 milion, w naszym przypadku jest to 4 tysiące. Czy to dużo, czy to mało? Według mnie stanowczo za mało. W chwili obecnej szacuje się, że do końca roku na jeden punkt ładowania, czyli na jeden kabel przysłowiowy, będzie przypadało około 10 samochodów. W świecie idealnym, aby nie było tych kolejek, aby można było swobodnie samochód ładować, a dobrze byłoby, aby zmniejszyła się ta ilość do 5 sztuk. Jeszcze chwileczkę, niestety nie chcę się przełączyć, już jesteśmy. Jakie są oczekiwania i jednocześnie kierunki rozwoju sieci ładowarek? Więc nasi klienci, 43% badanych, chciałoby ładować swoje samochody w domu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, ładują to w nocy, gdzie jest dużo mniejsze obciążenie sieci. To jest pierwsza rzecz. A druga, jest to znacznie taniej niż na ogólnodostępnych ładowarkach, które są w chwili obecnej na terenie miasta. A 62% badanych chciałoby mieć możliwość zapłacenia za ładowanie na stacjach publicznych przy pomocy karty płatniczej, co też się w chwili obecnej dzieje. Ważną kwestią jest również to, że sporo firm teraz bardzo mocno na terenach i miejskich, jak również podmiejskich, stawia ładowarki ogólnodostępne,
które są ładowarkami szybkimi, czyli o prądzie stałym. Dzięki temu skracamy tam czas ładowania tych samochodów, ale nie ukrywam, że wiąże się to z ceną, jaką musimy za takie ładowanie płacić. W chwili obecnej jest to kwota od 2,5 zł za kilowat. Bariery. Najważniejszą barierą, moim zdaniem, do rozwoju elektromobilności jest brak ładowarek właśnie w miejscu zamieszkania. Brak ładowarek na ciągach komunikacyjnych, czyli tych szybkich trasach S, trasach A, gdzie tak jak w zwykłym samochodzie spalinowym, chciałabym podjechać, naładować szybko swój samochód w granicach 15-20 minut i pojechać dalej. W chwili obecnej bardzo mocno ten rozwój widać na terenach właśnie wzdłuż tras szybkiego ruchu. My również jako firma E.ON dość mocno dbamy o to, aby zapewnić wszystkim szybkie ładowanie. Kolejną barierą rozwoju rynku elektromobilności w Polsce to jest wysoka cena samochodu. Jeżeli chodzi o ceny samochodów nowych, tutaj mamy możliwość wsparcia z funduszy i otrzymania do 27 tysięcy zwrotu za samochód, którego wartość jest nie wyższa niż 250 tysięcy. Jest projekt również taki, ponieważ większość taboru, który widzimy na naszych ulicach, jest mniej więcej 5, 6, 10-letni, aby wsparcie było również dla samochodów używanych. Co to oznacza dla nas? Oznacza to dla nas, mieszkańców, dla nas, zarządców nieruchomości, że ten wzrost zainteresowania infrastrukturą ładowania w miejscu zamieszkania będzie jeszcze większy. Bariera dotycząca małego zasięgu nie jest już w chwili obecnej barierą. Dlaczego? Dlatego, że te samochody z roku na rok, z modelu na model mają coraz większe zasięgi. W chwili obecnej są już samochody, które mogą przejechać na jednym ładowaniu w granicach 700 km. To bardzo dużo. W związku z powyższym, oczywiście samochód miejski to jest samochód z zasięgiem około 200 km, 150, a samochody, które są używane i które będą bardzo mocno wymieniane w chwili obecnej we flotach, to są samochody z większym zasięgiem około 500-600 km. A teraz troszkę przejdziemy do aspektów prawnych. W przypadku nowych budynków mieszkalnych, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się i buduje, zapewniając instalowanie kanałów na przewody i kable elektryczne, aby umożliwić zainstalowanie punktów ładowania na wszystkich stanowiskach postojowych. Ale to dotyczy nowych budynków. My raczej mamy do czynienia z budynkami, które w chwili obecnej są raczej remontowane. I w przypadku, gdy mamy budynki remontowane, mieszkalne, jak również niemieszkalne, poddawane przebudowie oraz remontowi, w ramach których koszt wykonania tych prac związany jest z przegrodami zewnętrznymi, z systemami technicznymi budynku, wynosi więcej niż 25% wartości, nie wliczając wartości gruntu, bo to jest ważna rzecz, na których usytuowany jest budynek i parking, oraz gdy nie przekraczają 7%, to jest ważna rzecz, całkowitego kosztu przebudowy albo remontu spełniające wymogi określone dla nowych budynków, jeśli stanowiska postojowe znajdują się wewnątrz budynku, a przebudowa albo remont obejmuje parkingi oraz infrastrukturę elektryczną, czyli tak zwane kable, przylegają do budynku, a wówczas przebudowa obejmuje parking, infrastrukturę i stosuje się wówczas wymogi takie jak dla nowych budynków. Co ważne? Ważne jest, Szanowni Państwo, że w przypadku, gdy instalujemy taką ładowarkę, gdy chcemy taką ładowarkę wziąć na
budynku wielolokalowym, czyli tych powyżej trzech miejsc parkingowych, ważne jest, aby się do tego prawidłowo przygotować. W jaki sposób się do tego przygotować? Za chwileczkę Państwu powiem. Najważniejsza rzecz to jest wniosek klienta, czyli w tym momencie naszego mieszkańca, o instalację punktu ładowania w budynku. W przypadku, gdy jest brak projektowanej i wykonanej instalacji elektrycznej, czyli w przypadku budynków, które już istnieją i były przed ustawą o elektromobilności, należy złożyć taki wniosek przez osobę, która posiada tytuł prawny do lokalu oraz stanowiska postojowego. W przypadku, gdy jest to lokal wynajmowany, wówczas w imieniu właściciela może najemca złożyć taki wniosek oraz wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Dlaczego to jest takie ważne? Jest to dlatego takie ważne ze względu na koszty, które w danym momencie będą funkcjonowały. I teraz podmiot zarządzający, czyli podmiot w tym przypadku będzie to zarząd wspólnoty lub spółdzielni, lub też może być to osoba, która zarządza na przykład wewnątrz, mieszkaniec, tak, która zarządza daną nieruchomością, zleca sporządzanie ekspertyzy technicznej. To jest bardzo ważna rzecz, aby ta ekspertyza była wykonana zgodnie z wymogami i dała nam odpowiedź na to, czy możemy zainstalować stację ładowania, jak również w jakiej konfiguracji, w jakiej możliwości możemy to zrobić. Określa ona również dopuszczenie instalacji punktów ładowania i w jakim zakresie, czyli ile może być tych punktów w danej lokalizacji i jaka może być to moc. Wnioskodawca, czyli w tym momencie nasz lokator, ponosi koszty tejże ekspertyzy. Jeżeli instalacja punktu ładowania jest możliwa, jedynie na przykład po zmianie umowy na przyłączeniowej budynku, czyli po prostu mamy za małą moc, wówczas lub też jest konieczność wykonania nowej instalacji lub też jej przebudowania, ten klient, czyli ten właściciel miejsca, musi zobowiązać się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z tą ekspertyzą, czyli ponieść koszty zmiany instalacji, ponieść koszty wykonania nowej instalacji lub też przebudowy. Musi się zobowiązać do wykonania instalacji zgodnie z ekspertyzą, którą otrzymamy. I teraz większość przypadków, z którymi my jako firma E.ON Polska się spotykamy, to jest to, że jest brak mocy, wolnej mocy na danym budynku. Takie mniej więcej informacje wychodzą z tych ekspertyz. I co wtedy zrobić? Mamy kilka rozwiązań. Nie wychodzimy z założenia, że kto pierwszy, ten lepszy, bo raczej jako zarządcy staramy się patrzeć troszeczkę szerzej i posiadając 100 miejsc, chcielibyśmy, żeby nasi lokatorzy mieli takie miejsca parkingowe i mogli zainstalować swoją ładowarkę. Rozwiązaniem jest możliwość przebudowy instalacji poprzez zamontowanie modułu SHC, czyli modułu do bilansowania mocy. Troszeczkę o tym opowiem. Załóżmy, że wolną moc, którą mamy na danym budynku, to jest plus minus 100 kW, a mamy 10 chętnych mieszkańców, którzy chcieliby zainstalować stację ładowania. Warto, żeby zrobili ten wniosek łącznie. Koszt zainstalowania takiego modułu SHC jest to rząd wielkości 7-9 tysięcy złotych. Dzieli się wtedy na ilość mieszkańców. I co to nam daje? W przypadku podłączenia 10 samochodów w tym samym czasie, ładowania ich, moc dla każdego stanowiska będzie to 10 kW. Natomiast w przypadku, gdy podłączymy do tego modułu 20 ładowarek, wówczas bilansujemy moc, czyli po pierwsze nie przekraczamy tejże mocy na budynku,
co nie powoduje zwiększenia kosztów, wysokich cen przekroczenia energii. To jest pierwsza rzecz, a druga umożliwia większej ilości samochodów naładowanie się właśnie w swoim miejscu parkingowym. I załóżmy, mamy te 20 miejsc, które w jednoczesnym czasie się ładują. Oczywiście ta moc 100 jest podzielona przez te 20 miejsc parkingowych, ale proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, a ile zdarza się takich sytuacji, kiedy te 20 osób jednocześnie się ładuje? Rzadko, prawda? W związku z powyższym, tak jak mówię, to bilansowanie mocy daje nam tą możliwość, że jako wspólnota nie przekraczamy kosztów energii. Drugie, dajemy możliwość większej ilości lokatorów na zainstalowanie stacji ładowania. Wróćmy dalej do wniosku o instalację punktu ładowania. Podmiot zarządzający, w tym momencie wspólnota, spółdzielnia, ma 30 dni na to, aby od momentu otrzymania ekspertyzy przekazać ją właścicielowi, czyli temu wnioskodawcy, naszemu lokatorowi, jeżeli nie ma oczywiście przeciwwskazań, wyrażamy zgodę my jako zarządcy do zainstalowania takiej stacji ładowania zgodnie z zapisami tejże ekspertyzy. Co dalej się dzieje i jakie dokumenty powinny być zgłoszone, tak? Więc podsumowując, nasz lokator, pan Kowalski, chce zainstalować stację ładowania. Musi dołączyć nam do wniosku następujące dokumenty. Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z instalacją punktu ładowania. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu lub też do miejsca parkingowego. Zgodę właściciela lokalu, tutaj mówimy o przypadku, gdy jesteśmy tylko i wyłącznie najemcą i wynajmujemy to miejsce, i ewentualnie zgodę konserwatora budynku w przypadku, gdy budynek jest wpisany do rejestru zabytków. To myślę, że tyle na ten moment. Chyba, że Państwu przekażę jeszcze, jakie są założenia ekspertyzy, bo to też jest chyba ciekawa teza. A więc tak, ekspertyza. Jakie są główne założenia tejże ekspertyzy? To jest ocena instalacji elektrycznej w obrębie budynku oraz stanowisk postojowych pod względem dopuszczalności przyłączeniowej do tej instalacji punktu ładowania, czyli potocznie mówiąc, do obciążenia tejże instalacji. Kto sporządza taką ekspertyzę? Taką ekspertyzę sporządza osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ na rynku mnóstwo jest ekspertyz wykonanych przez osoby, które nie mają do tego uprawnień. Ekspertyza nie wymagana jest w przypadku budynków, w których została zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna przeznaczona do instalowania stacji ładowania. Tutaj mówimy o tych nowych budynkach, mniej więcej powstających 4-5 lat temu. To myślę, że tyle. Przejdźmy dalej. Proces inwestycyjny, stacja nieogólnodostępna. Stacja nieogólnodostępna to jest stacja taka, w której dostęp jest ograniczony, czyli ja przyjeżdżając na Państwa nieruchomość nie mogę z tej stacji skorzystać, natomiast może z tejże stacji skorzystać osoba na przykład, która mieszka na danej inwestycji. Troszeczkę wspomniałam już o tym, co musimy zrobić, ale powtórzę, najpierw musimy sprawdzić możliwość i warunki techniczne. To jest najważniejsza rzecz, czyli określić moc przyłączeniową budynku i możliwość wolnej, tak zwanej wolnej mocy, ile jej mamy i co możemy z nią dalej zrobić. I odpowiedzieć sobie na pytania, czy jest wymagana ta moc instalacji, czy jest potrzeba wykonania wewnętrznej linii zasilającej. I teraz rzecz kolejna. Gdy stacja nie jest w miejscu prywatnym, uzyskanie zgód administracyjnych
przy montażu stacji w pasie drogi. Chodzi o to, że wzdłuż terenu wspólnoty mieszkaniowej większość i zdarza się tam coraz częściej, że na zewnątrz lub też w bliskiej odległości wspólnoty są tereny, które do niej nie należą, a na przykład my jako zarządcy chcielibyśmy tam postawić stację ładowania samochodów elektrycznych dla naszych mieszkańców, która byłaby tak zwaną stacją półprywatną, czyli byłaby użytkowana tylko i wyłącznie przez mieszkańców, którzy zamieszkują dany teren. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej, tu w przypadku, jeżeli jej nie wykonano wcześniej. Montaż stacji ładowania i załączenie zasilania, udostępnienie stacji klientowi. To jest w przypadku, gdy chcemy taką instalację zrobić, a wcześniej nie było wewnętrznej linii zasilającej. Stacja prywatna. Co to jest ta stacja prywatna? Stacja prywatna to jest ładowarka, która ma moc od 7,4, tutaj jest, przepraszam, najmocniej błąd, do 11 kW. Dlaczego do 11 kW? Dlatego, że ładowarka o mocy do 11 kW nie wymaga przegłosowania przez wspólnotę mieszkaniową i może być tylko i wyłącznie, klient może otrzymać, czyli właściciel miejsca może otrzymać zgodę na jej zainstalowanie przez wspólnotę mieszkaniową. Myślę, że teraz troszeczkę obrazowo powiem, ile zużywa się energii na 100 km. W przypadku, gdy jedziemy mniej więcej 90 do 100 km na godzinę, zużywamy 18 kWh na 100 km. W związku z powyższym, jeżeli ładujemy taki samochód ładowarką o mocy 11 kW, to przez godzinę możemy naładować ten samochód mniej więcej na jakieś 80 km. Co daje możliwość zainstalowania takiej stacji na miejscu prywatnym? To, że ja nie muszę szukać sobie tej stacji gdzie indziej. Przyjeżdżam do domu, otwieram bak, wyciągam kabel ze swojej stacji, którą mam na swoim miejscu parkingowym i ładuję. Nie ładuję jej w trakcie trwania dnia, kiedy bardzo duże jest zużycie energii elektrycznej, ale ładuję ją wówczas, gdy to zużycie energii jest znacznie mniejsze w całej sieci, co nie powoduje przeciążenia instalacji. Co trzeba zrobić, jeszcze raz powtórzę, by zamontować przysłowiowego wallboxa, czyli indywidualną stację w garażu podziemnym? Wykonać ekspertyzę, proszę pamiętać, w jakim szczególe i co musi ta ekspertyza zawierać. Zrobić projekt nowej instalacji. Tutaj mniej więcej, tutaj zalecam, aby projekt instalacji zrobił elektryk, który jest związany z daną nieruchomością. Dlaczego? Dlatego, że doskonale zna ten obiekt, a poza tym, oczywiście wszystko płatnie, a poza tym wykona ją z należytą starannością dla swojego mieszkańca. Tak samo doprowadza on kabel, natomiast montaż wallboxa, tutaj może zrobić to firma, która oferuje sprzedaż tego urządzenia, tej stacji ładowania, lub też może to zrobić ten nasz pan elektryk. Stacja dla wspólnoty mieszkaniowej. Coraz więcej Państwo pytacie o taką stację, która będzie zwiększała atrakcyjność danej nieruchomości. Jest możliwość, aby zrealizować taką stację i aby mogli z niej korzystać mieszkańcy. Czyli nie ja, posiadająca swoje miejsce parkingowe na danej inwestycji, korzystam z tej stacji, tylko wszyscy lokatorzy, którzy są. Dzieje się to wówczas, gdy mamy możliwość tak zwanych miejsc dla gości, miejsc ogólnie dostępnych. Wówczas stawiamy taką stację dla mieszkańców i troszeczkę ograniczamy jej dostęp. Z tejże stacji korzystają tylko i wyłącznie nasi mieszkańcy poprzez zainstalowanie specjalnych kart RFID lub też pestki, które są do wejścia do miejsc
do klatek schodowych też mogą być konfigurowane i wówczas wiemy, że pan spod numeru 1 korzysta ze stacji tyle i tyle, i jest zobowiązany do zapłaty na wspólnotę mieszkaniową taką i taką kwotę. Wielokrotnie Państwo na różnego rodzaju webinarach, jak również wystąpieniach pytacie, ale w jaki sposób to zrobić i w jaki sposób ja będę wiedziała, kto ile używa energii. W każdej stacji ładowania jest system, który opomiarowuje to. Dodatkowo taka stacja z reguły jest zaopatrzona w system do rozliczania. Dzięki temu co miesiąc lub też nawet codziennie możemy otrzymywać, logując się w różne systemy, w zależności oczywiście od operatora, możemy sprawdzić, kto ile danej energii zużywa. A w jaki sposób to rozliczyć? Tutaj zachęcam do rozliczania w formie miesięcznego zobowiązania albo ryczałtowego, albo za rzeczywiste zużycie energii. Wystawiacie Państwo notę i na tej podstawie zobowiązany jest lokator do korzystania, do opłacenia zobowiązania. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to chyba jest najważniejsza rzecz w miejscach, we wspólnocie mieszkaniowej, są tam ludzie, tak? W związku z powyższym ważne, aby stacje ładowania, czyli te skrzynki, te moduły, które instalują wasi mieszkańcy, były jak najbardziej zabezpieczone. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, aby zabezpieczyć się również gaśnicą proszkową, umieszczoną w najbliższej możliwej lokalizacji tejże stacji. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego to jest tak ważne, aby nie dochodziło do jakichś rzeczy, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu naszych lokatorów. I teraz tak, w garażowcu z wentylacją mechaniczną, czyli w większości lokalizacji, można zamontować stacje aut elektrycznych z odpowiednim zabezpieczeniem. Wyłącznik różnicowo-prądowy, który powinien być zamontowany albo w stacji, albo przed stacją. Wyłącznik nadprądowy typu C, tak samo w stacji lub poza stacją. Klasa szczelności IP54, chodzi o to, że w przypadku garaży podziemnych często następują tak zwane skraplania, aby nie dochodziło do przepięcia. W przypadku stacji, gdzie następuje przepięcie, jeżeli mamy taki wyłącznik z automatu, zostaje rozłączony prąd. I to, o czym wspomniałam, gaśnica proszkowa umieszczona w garażu. Tutaj macie Państwo opinię Straży Pożarnej, jednej z naszej inwestycji, w której wskazujemy, jaka jest to stacja, gdzie ona jest zlokalizowana, czy jest zagrożenie wybuchem, czy są utrudnienia w ewakuacji. Sporo też inwestycji jest takich realizowanych, gdzie stacja ładowania jest postawiona w miejscu, gdzie przebiega droga przeciwpożarowa, co jest niestety niezgodne z wytycznymi. Czy jest możliwość odłączenia przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu? Czy występuje utrudniony dostęp dla ekip ratowniczych? Tu właśnie o tych ciągach pieszojezdnych. Informacja również, czy jest sprzęt gaśniczy, czy są jakieś ograniczenia, jakieś uszkodzenia na przykład budynku, czegokolwiek. Także taką opinię zalecam również, aby na inwestycjach swoich posiadać. Oznakowanie stacji ładowania i miejsc postojowych. To oznakowanie jest tylko i wyłącznie w przypadku, gdy są to stacje ogólnodostępne. W Państwa przypadku raczej nie stosuje się oznakowania D23B i D23C. Natomiast stosuje się oznakowania na parkingach poprzez pomalowanie miejsca tak zwanej koperty, która musi mieć wymiar 2,5 metra na 5 metrów.
Możemy to zaznaczyć tylko i wyłącznie kopertą lub też pomalować na kolor zielony. W naszej ofercie mamy wiele tych ładowarek, natomiast ja wybrałam te ładowarki, które są tylko i wyłącznie dedykowane dla Państwa ze względu na zabezpieczenia, jak również ze względu na gabaryty oraz przeznaczenie. W przypadku dla wspólnot mieszkaniowych jest to stacja, która może być ta pierwsza, która może być zainstalowana albo z jednym gniazdem, albo z dwoma gniazdami, albo z dwoma kablami. Jest ona przystosowana do zamontowania na stelażu, który jest pokazany, lub też może być na ścianie. Jest w pełni wyposażona do systemu OCPP, który jest wymagany do zarządzania i taryfikowania danego lokatora z zużytej energii. Natomiast na dole mają Państwo stacje niewielkich gabarytów dla mieszkańca. To, co mogę zasugerować w przypadku wyboru stacji jakiegokolwiek producenta, proponuję, aby wybierać stację z kablem spiralnym. Dlaczego? Już odpowiadam. Po pierwsze, kabel spiralny jest kablem, który nie majta się, przysłowiowo mówiąc, po terenie i nie zostaje uszkodzony. Wymiana samego kabla prostego to jest około 800 do 1200 zł w zależności od modelu stacji ładowania. Więc bez sensu moim zdaniem inwestowanie. A kabel spiralny daje nam możliwość ładowania dokładnie takiej samej odległości, jak również wygląda estetycznie. I to jest wszystko na ten moment. Ja w chwili obecnej z chęcią odpowiem na Państwa pytania, które ewentualnie pojawią się na czacie. Serdecznie dziękuję za możliwość uczestniczenia w tymże panelu. Zapraszam na mój profil na LinkedInie, gdzie dość dużo piszę o elektromobilności, nie tylko na wspólnotach mieszkaniowych, ale również na inwestycjach biznesowych dla klientów. No i cóż, i czekam na pytania. Dziękuję bardzo. W międzyczasie, kiedy będziemy oczekiwać na pytania, chciałabym, Mariola, tylko się upewnić, czy będzie możliwość udostępniania tej prezentacji naszym dzisiejszym uczestnikom, bo tak, już są takie pytania. Tak, jak najbardziej. Przekażę Tobie, Magda, tą prezentację. Zwiększę ją tylko i wyłącznie o te najważniejsze zagadnienia dotyczące ekspertyzy, bo to są ważne rzeczy dla Państwa, a fajnie mieć takie informacje pod ręką. Dokładnie, nawet zerkając na mojego maila, dostrzegłam, że już teraz są pozytywne opinie odnośnie właśnie tych informacji i nawet nazwano je przewodnikiem. Także tutaj jestem pewna, że będzie wykorzystywana ta wiedza, którą nam przedstawiłaś. Ja oczywiście zachęcam Państwa do aktywności, do zadawania pytań naszym dzisiejszym ekspertkom. Widzę, że Dorota również się włączyła, także pytań dotyczących zarówno rozwiązań elektromobilności, wprowadzania, wdrażania elektromobilności. Może mają Państwo jakieś własne doświadczenia czy pytania? Także jak najbardziej tutaj zachęcam, jak również dotyczące certyfikatu Zielony Dom. Jak wiemy, certyfikat dynamicznie się rozwija, także zarówno Dorota, jak i Mariola są do Państwa dyspozycji. Lecz też mogą Panie zadawać pytania wzajemnie. Ja wchodząc Ci już, Magda, w słowo, chciałam serdecznie podziękować za tą prezentację, bo takie pierwsze spostrzeżenie to faktycznie, że to jest taki przewodnik dla każdego zarządcy, powinien być wysłany, wywieszony na karcie ogłoszeń, co możesz zrobić, aby jednak tą ładowarkę podłączyć.
Trochę bym to spięła jeszcze z fotowoltaiką, gdyby była na dachu. Tak, idealnie, Dorota, idealnie. Żeby nam się to jakoś spinało. Natomiast dobrze wiemy, że te możliwości są różne, tak? Bo spotkałam się już z takimi opiniami czy analizami, że raptem ta powierzchnia dachu z fotowoltaiką, zamontowanymi panelami pozwala raptem na 70% tej pokrycia zużycia energii na część wspólną, więc myślę, że wtedy tego zapasu na ładowarki nie ma. Ale myślę, że znajdą się firmy, które będą to dobrze optymalizować i że ta przestrzeń na te ładowarki elektryczne faktycznie się znajdzie, bo z drugiej strony dobrze wiemy, że samochody elektryczne i ładowarki są takim trochę zastępnikiem magazynów energii, tak? My musimy zwiększać tą naszą autokonsumpcję, oczywiście pod warunkiem, że tą fotowoltaikę mamy. No to zawsze gdzieś tutaj jest na początku, bo w momencie, kiedy ona nadal pochodzi z tego węgla, ze wskaźnikiem 3, no to może wyglądać trochę nadal nieciekawie. Natomiast docelowo rewelacja, prezentacja i ten podręcznik naprawdę świetnie mi się to wpisują. Zastanawiam się, jak to podlinkować teraz w certyfikacie, żeby od razu się odwołać do Twojej prezentacji. Także bardzo wielkie dzięki. Powiem coś więcej o panelach fotowoltaicznych. Zmieniła się troszeczkę też ustawa, więc wcześniej mogliśmy sobie ją magazynować, wykorzystywać 12 miesięcy, tak, swobodnie z niej korzystać. W chwili obecnej to, co mówisz, jak najbardziej, jest mniejsza przestrzeń, ale niekoniecznie. Niektóre wspólnoty mieszkaniowe właśnie teraz instalują sobie panele fotowoltaiczne, łącznie ze stacją ładowania. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że w chwili obecnej troszeczkę inaczej jest skonstruowana ta umowa dotycząca paneli fotowoltaicznych i tą energię, którą nadprodukujemy, odsprzedajemy. Więc taka stacja ładowania dla zarządców i korzystanie jej, nawet rozszerzenie tego o stację ogólnodostępną, czyli też troszeczkę zarabianie wspólnoty mieszkaniowej poprzez, a my potrzebujemy oczywiście dodatkowych środków, zarabianie i udostępnienie jej w szerszej ilości osób, czyli zrobienie ogólnodostępnej stacji ładowania, która będzie zasilana z naszych paneli fotowoltaicznych, to też jest rozwiązanie dla wspólnot mieszkaniowych. Fajne inwestycje są realizowane w Warszawie. Na pewno jak zakończy się taka inwestycja, to poinformujemy, ale warto w tym kierunku również pójść. No ja jeszcze pociągnę troszkę dalej ten temat. Jak wygląda w takim razie taki proces integracji? Wiesz co, zmienia się licznik dwukierunkowy, tak? W związku z powyższym stacje ładowania wówczas podpina się pod licznik administracyjny. Dzięki temu właśnie instalacja jest zrealizowana, zasilanie tejże stacji jest zrealizowane z licznika administracyjnego. Ale tutaj proszę pamiętać, że jako zarządcy potrzebują Państwo innych uprawnień i potrzebują Państwo uchwały całej wspólnoty do tego, aby w taki sposób taką integrację zrobić, ponieważ nie jest to zwykły zarząd, tylko są to kompetencje wykraczające zarząd. Więc na zebraniach, a niedługo już będą zebrania nowego roku, zapraszam, aby już o tym pomyśleć. No to w takim razie porozmawiajmy jeszcze o tym, co już anonsowałeś, mianowicie o zarabianiu czy dochodzie wspólnoty z instalacji fotowoltaicznej w tym aspekcie. Z instalacji fotowoltaicznej nie, natomiast zarabianiu na stacji samochodów elektrycznych jak najbardziej tak. Na ten moment nie ma możliwości zarabiania na panelach, ale jest możliwość zarabiania na energii elektrycznej, która jest dostarczana do ładowarki. Może opowiem obrazowo. Załóżmy, że cena energii kosztuje złotówkę. Od operatora kosztuje złotówkę za kilowat. My ustalamy, że nasz mieszkaniec będzie płacił za ładowanie właśnie tą złotówkę. Tak? Nie zarabiamy na tym nic, czyli jeden do jednego przechodzimy. Natomiast ja przyjeżdżam na inwestycje do nieruchomości, do kogokolwiek i chcę się naładować, przyjeżdżam samochodem i chcę się naładować. Nie mam uprawnień mieszkańca,
W związku z powyższym Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej uchwałą ustalił, że ktokolwiek korzysta z tejże stacji, będzie płacił za tą stację za ładowanie złoty 50. W związku z powyższym 50 groszy to jest tak zwany zysk, tak? Posiadając operatora, ponieważ jest nam operator niezbędny, który... Nie będę mówiła tutaj więcej o tym, bo to jest zawiły temat. Możemy umówić się na inny webinar odnośnie jak zarobić na stacji ładowania, bo to też ciekawy temat. A załóżmy, że mamy te 50 groszy do dyspozycji. Operator z tego zabiera 15%, ale 85% należy już do wspólnoty. W związku z powyższym jest tu też zarobek, więc mamy możliwość trochę zarabiania. Musimy zainwestować, owszem, bo musimy zainwestować na badania dotyczące Urzędu Dozoru Technicznego, na inną stację. To jest inny rząd wielkości. Niemniej jednak jest to możliwość, dofinansowania wspólnoty, a doskonale wiemy, że potrzebujemy tych środków, zwłaszcza teraz. Super, a ja mam takie pytanie uzupełniające, widząc... gdzieś zawsze jakiś problem, czyli czy równocześnie są aplikacje, które będą umożliwiały mi jako mieszkańcowi pierwszeństwo w tym ładowaniu, bo powiedzmy są ci przyjezdni z zewnątrz bez tych uprawnień lokatorskich, własnościowych, stwierdzą, że no dobra, super, mam pod nosem ładowarkę, więc on sobie tam regularnie będzie ładował, spółdzielnia będzie wspólnota zarabiała, ale ograniczy to mój dostęp do tej ładowarki. Wiesz, to chodzi o tak zwane blokowanie ładowarki. Można zrobić tak, że mamy dwa kable, czyli ładowarka, która ma jedno przyłącze i drugie przyłącze. Jedno przyłącze możemy udostępniać lokatorom naszym, dzięki temu korzystają tylko nasi lokatorzy, a drugą dać udostępnić się dla wszystkich, którzy chcą się ładować. Natomiast na ten moment nie mam wiedzy odnośnie aplikacji, która umożliwiłaby zablokowanie tej stacji ładowania w danym momencie, w danym okresie czasu. No bo właśnie, bo wiesz, bo tutaj widzę taki konflikt, czy wspólnota ma zarabiać i będzie bardziej udostępniała na zewnątrz, czy po kosztach udostępniała lokatorom. To są takie potem niuanse, które czasami skłócają, potrafią skłócić społeczność. Tak, masz rację, więc tak jak mówię, tu jest rozwiązaniem zrobić nawet dwie stacje, tak, i jedną udostępnić tylko naszym lokatorom. Tak jak już wspomniałam, siódmy samochód ma być elektryczny, więc to naprawdę jest temat topowy i to jest temat, w którym pomimo tych ciężkich czasów, które w chwili obecnej mamy, trzeba zaopiekować się tu i teraz. No dużo tych tematów mamy tu i teraz, tylko ładowarki. Ktoś tak, jeszcze chyba tam coś pisze na czacie, tak. Magda, jest pytanie. To porozmawiajmy jeszcze, wróćmy na chwilę jeszcze do tej wizualizacji. Ile paneli jest potrzebnych do zasilania takich ładowarek? Tutaj Waldemar pyta konkretnie o ładowarkę 7,4, ale jak to wygląda w kontekście ilościowym? Ja wiem, że to się będzie przekładało na moc, ale żeby tak nieco przybliżyć skalę. To ja wrócę z odpowiedzią, bo akurat nie potrafię tego przeliczyć, ile potrzebujemy. Natomiast pytanie bardzo fajne, panie Waldemarze. Wrócę. Wrócę z odpowiedzią. Super. Na tą chwilę nie mamy już pytań z czatu. Oczywiście zachęcam też do dzielenia się też przykładami ze swoich wspólnot czy swoich osiedli, jak wygląda u Państwa elektromobilność. Także jeżeli chcieliby Państwo zabrać głos, to teraz została nam jeszcze chwila. Oczywiście tak jest. Waldemar potwierdza pozostawanie w kontakcie, także na pewno tutaj już. To jeszcze ja mogę coś powiedzieć, Magda, jeżeli myślę, że to jest ważna kwestia i da troszeczkę informację, ile kosztuje ekspertyza, bo chyba to nie wybrzmiało. Myślę, że ekspertyza dla wspólnoty mieszkaniowej to jest rząd wielkości, rozmawiamy od kwoty 3,5 tysiąca złotych zwyż, w zależności od ilości miejsc, w zależności od zakresu.
w zależności od tego, czy jest to jeden zarządca, czy ten zarządca ma kilka inwestycji, w jakim terminie zostaną one zrealizowane. Ważne jest to, że taka ekspertyza daje nam możliwość również wywnioskowania, co dalej z nami, czy nasza sieć energetyczna nie jest przestarzała, czy nie potrzebuje zmiany, czy nie potrzebuje nowych inwestycji, czy nie potrzebujemy na przykład zwiększenia mocy, bo gdzieś mamy po prostu jej za mało. Musimy patrzeć na to dość szeroko. Więc tak, żebyście Państwo mieli wiedzę na ten temat. Drugą rzeczą, którą mogę powiedzieć, jaki jest to rząd wielkości zakupu ładowarek? Nie potrzebujemy opinii ze Straży Pożarnej, odpowiadając na pytanie. Ile kosztuje taka ładowarka? Ładowarka dla naszego mieszkańca, czyli tylko i wyłącznie do użytku indywidualnego. Proszę pamiętać, do indywidualnego nie możemy jej dawać nawet sąsiadowi obok, ponieważ jest tylko i wyłącznie dla nas. Nie możemy być dobrym sąsiadem. To jest rząd wielkości od 3000 do 3500 zł. Dlaczego są to takie ceny? Ze względu na to, że ładowarki mają wewnątrz zabezpieczenia. Oczywiście są dużo tańsze ładowarki, ja sobie zdaję z tego sprawę, natomiast zawsze mówię, to są ludzie, proszę patrzeć na zabezpieczenia, które są wewnątrz. To są ważne informacje. Dla wspólnoty mieszkaniowej, gdyby wspólnota mieszkaniowa chciała taką ładowarkę zrealizować i chciałaby ją udostępniać tylko i wyłącznie na przykład swoim mieszkańcom, bez mnie, że tak powiem, swoim mieszkańcom, wówczas jest to koszt mniej więcej 11 tysięcy złotych. Natomiast takie ogólnodostępne, takie, które wymagają już badania Urzędu Dozoru Technicznego, sam Urząd Dozoru Technicznego to jest z wszystkimi pomiarami koszt około 3,5 tysiąca złotych. Sama ładowarka do tego kosztuje około 19 tysięcy. Natomiast zwrot z tej ładowarki będziemy mieli przy dobrej lokalizacji i przy tym rynku i trendzie bardzo mocno rozwijającym się w granicach 5-6 lat. Tutaj wspominałaś o wspólnotach i o indywidualnych odbiorcach, a jak to wygląda w przypadku garaży podziemnych? To znaczy, czy też są takie odbiory, czy nie? Chodzi o instalację, o koszt szacowany w wypadku instalacji ładowarek fotowoltaicznych w garażach podziemnych. A koszt położenia instalacji elektrycznej, pewnie takie jest pytanie, czyli jak to wszystko zależy od tego, jaka jest odległość od głównej rozdzielnicy, tak? Bo z tego korzystamy. Inwestycje, które realizowaliśmy inwestycje, która kosztowała same kable. Przepraszam, że mówię tak kolokwialnie kable, natomiast tak, żeby obrazowo mówić. Same kable kosztowały od 2900 zł, ale to była bardzo bliska odległość, do 11 tysięcy na inwestycji, gdzie trzeba było przejść ponad 100 metrów od głównej rozdzielnicy. To wszystko zależy od tego, skąd możemy ciągnąć ten prąd, tą linię wewnętrzną, na jakich zasadach i jak daleko jest to od rozdzielnicy. Tak już powoli zbliżając się do końca dzisiejszego spotkania, mamy jeszcze jedno pytanie o dotacje. Dla firm, dla odbiorców indywidualnych, dla wspólnot, czy są takie projekty, bądź czy na horyzoncie gdzieś one się powoli klarują? Jak to wygląda pod tym kątem? Tak, projekt dla wspólnot mieszkaniowych jak najbardziej był. Wnioski zostały złożone dla instalacji. Dla wspólnot mieszkaniowych stacje ładowania, które byłyby ogólnodostępne, było wsparcie 25%. Te wnioski można było składać do 31 marca tegoż roku.
Na ten moment wnioski zostały przyjęte, środki jeszcze nie zostały uruchomione, również ze względu na zablokowanie środków z Unii Europejskiej, bo z tego też pochodzą te środki. Więc tak, było takie dofinansowanie. Co więcej, zgodnie z informacją, która była na konferencji elektromobilności w zeszłym tygodniu w Łodzi, takie dotacje miały być na jesieni tegoż roku w drugim projekcie. Na ten moment nie ma wiedzy, jakoby miały być uruchomione jeszcze w tym roku. Myślę, że cokolwiek się będzie działo, będzie to w przyszłym roku. Ja postaram się głębiej zasięgnąć języka, przysłowiowo mówiąc, i u źródła dopytać i poinformować na swoich mediach społecznościowych odnośnie tej dotacji, a więc zachęcam. Ale przekażę, Magda, również Tobie, więc myślę, że to też będzie fajna wartość dodana odnośnie tejże inwestycji. Super. Ja też tak informacyjnie Państwu przypomnę, że wszelkie materiały, zarówno nagranie, prezentacja, bądź wszelkie materiały dodatkowe będą dostępne na stronie wydarzenia w miejscu, gdzie wcześniej mogli się Państwo na nie zarejestrować. Także po dzisiejszym spotkaniu zamiast rejestracji będą pojawiały się już właśnie nagrania i materiały dotyczące spotkania. Zachęcam jeszcze, mamy chwilę czasu, może jeszcze jakieś pytanie się pojawiło. Dorota, Ciebie również zachęcam, jeżeli jeszcze chciałabyś o coś zapytać, coś skonfrontować, to jak najbardziej. Cisza w eterze. To może, bo myśmy, teraz nie wiem, poprawcie mnie, jak coś mi umknęło, ale myśmy rozmawiały przed wejściem, że będą uregulowane wymagania, bo nie wiem, czy w tym pytaniu, którymś gdzieś w podtekście nie było o tych odbiorach w garażach podziemnych ze względu na PPOSZ, tak? I myśmy wcześniej rozmawiały, że w tej chwili mają być, jakbyś mogła wspomnieć o tym na koniec, te wytyczne, żeby nie było wątpliwości, w jakiej dzielnicy, jaka część służby odbiera strażaków instalacje, a jaka nie. Dobrze, to już powiem troszkę więcej na temat wytycznych. Wielokrotnie zdarza się tak, że każde miasto, co więcej, nawet każdy strażak ma całkowicie inne wytyczne dotyczące odbioru opinii PPOSZ stacji ładowania. W związku z powyższym Maciej Mazur, to jest szef Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, podpisał list intencyjny z Państwową Strażą Pożarną i pracują w chwili obecnej nad jedynym dokumentem, w którym to zostaną wskazane rekomendacje dla wszystkich strażaków, aby odbiory były według dostępnego klucza, aby każdy wiedział, co trzeba sprawdzić, co trzeba zrobić, jakie muszą być wymagania, aby to ujednolicić. Jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ na terenie Warszawy zdarza się tak, że z jednej dzielnicy mamy bardzo taką samą właściwie inwestycję u tego samego zarządcy, a odbiory straży pożarnej nie mogą nastąpić, ponieważ jeden z panów ma informację jedną, a pan drugi drugą. Więc tutaj zachęcam również do śledzenia profilu PSPA, gdzie na bieżąco są różnego rodzaju biuletyny, jak również E.ON Polska, gdzie też wysyłamy biuletyny dotyczące elektromobilności. Zachęcam do zapisania się do newsletterów. Tam właśnie też wysyłamy takie informacje step by step, jak zrobić stację ładowania na swojej wspólnocie. To jest jedna rzecz. Ale bardzo kluczowa, bardzo ważna, tak jak mówię, ja uważam, że wszystkie rzeczy powinny być znormalizowane i każdy powinien mieć interpretację taką samą, zwłaszcza w tym zakresie bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne i kluczowe. No i myślę, że to będzie przełomowe, bo sama wiem od inwestorów, deweloperów, że
jednym z większych problemów w Warszawie to jest ta niemożliwość odebrania instalacji ładowarek w garażach podziemnych. Tak, dokładnie, dokładnie i różnego rodzaju interpretacji. Tak, dokładnie. A czy są banki energii? Jeszcze przeczytam pytanie, czy są banki energii dedykowane do ładowarek instalacji z PV? Tak, są. Zachęcam do zaciągnięcia większej informacji. Jeden z moich pracowników zajmuje się tematem bardzo mocno, więc myślę, że jeżeli potrzeba rozwinięcia tego tematu, to również Magda, wrócę do Ciebie i zostanie to uzupełnione. Super. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że jeszcze długo moglibyśmy tutaj rozmawiać o zagadnieniu, jakim jest elektromobilność. Też na pewno w ciągu dyskusji będą pojawiać się nowe pytania, ale pozwolę sobie już tutaj odsyłać wszystkie osoby do Ciebie, Mariola, w kontekście zasięgnięcia wiedzy. Materiały z dzisiejszego spotkania myślę, że z końcem tygodnia powinny już pojawić się na stronie, także zachęcam Państwa do śledzenia strony plgbc.org.pl. A ja chciałabym w tym miejscu podziękować naszym dzisiejszym ekspertkom. Była z nami Dorota Bartosz, PLGBC oraz Mariola Pasierowska z E.ON Polska. Dziękuję. Zachęcam oczywiście do dalszego zgłębiania tematu i do kontaktu z naszymi ekspertkami. Dziękuję Państwu bardzo i do szybkiego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.